Iga. Radio SK. Radio SK. Wyobraźcie pierwsze sobie katowickie zdanie, pogotowie. To nie jest śmieszne. Ale do tego katowickiego pogotowia zadzwonił mężczyzna, 21-letni, przerażony. Na początku zaapelował, żeby jego telefon potraktować bardzo poważnie. Proszę, potraktujcie to bardzo poważnie. Otóż... Dzwonię z grobu! Uwolnijcie mnie! Krzyczy do słuchawki. Ma 21 lat. Nie wiem, ile ma promili alkoholu się mówi, we krwi. Jest śniętej pamięci, bo tam troszeczkę przysnął. Tak. No i twierdzi, że go pobili. I wrzucili do grobu. Dwóch pijanych mężczyzn. To jak był się... taki wstęp Halloween, wiesz. Mniej może... więcej, no zbliża się. Jak się później okazało, no to on sam pił, no i wpadł niestety do niezabezpieczonego grobu. Na szczęście nic się nie stało, nikogo tam nie spotkał. Tak, generalnie pił duszkiem i zalał się w trupa. Dziękuję bardzo, niech się stanie ta osoba normalna, skoro jest psychiczna. Yeah! Bo jak to może być? Czy ty wiecie, handlują dziećmi. Barcelona skupuje dzieci. Powiedz, co oni robią. No, Zakupili najmłodszego zawodnika w historii. Ma 9 lat, nazywa się Zico. Junior, Marekaldi. No właśnie tak się nazywa. Szwecji go wypatrzyli. Grał w klubie w piątej lidze. Znaczy on grał, chyba jakiś był tam w takich jakichś... Juniorach. I w juniorkach. Beka Olimpik nazywa się klub. Piąta liga. Beka? Beka. No i cóż, to jest najlepszy dowód na to, że tak zwana siatka scoutingu Barcelony dociera wszędzie. Wyłapywania. Czyli także, szukają po prostu zawodników każdego dnia. Uczcie swoje dnia. Dzieci, bo to zawsze może się trafić. Nagle instynktowego ktoś z Barcelony. Czy jeżeli wasze dziecko idzie, na przykład ma ogryzek i chce wyrzucić do kosza, niech to zrobi jakoś pięknie, z główki, kąpnięciem, jakieś dryblingi, albo z wody. Jak jest na stołówce i normalnie niesie tacę z obiadem, tak. To jakieś kiwanie, coś. Jak ktoś będzie rzucał papierosa, rzucacie się, wyłapujecie, żeby nie wpadł do popielniczki, to też zawsze możecie być bramką. Barcelony, no. Dziki? Tak. Żartuje pan sobie w dzień, ale... żeby dziki chodziły. A ja się pytam, dlaczego takie talenty 45-letnie, jak mój, nie są odkrywane i odnajdywane? I ja bym nawet za połowę ceny poszedł do Barcelony i za 20 lat bym był gotowym zawodnikiem i na pewno byłbym lepszy od Benisza. Pan to wyłączy, ja wychodzę. Dobrze, już! Good morning w Radiu SK.